Dzień dobry. Poproszono mnie, żeby nagrać coś na temat Squid Game, które zyskuje coraz większą popularność wśród dzieci i młodzieży, nie tylko jako serial, ale też jako gra. W tym sensie, że coraz więcej dzieci gra, grywa w gry opisane w serialu, przy czym dołącza właśnie element przemocy. Na przykład grają w typowe raz, dwa, trzy, baba Jaga patrzy, w serialu opisane jako zielone, czerwone, a następnie y, przegrani są bici przez wygranych. Jest to oczywistym problemem z wielu powodów i chciałabym o tym troszeczkę opowiedzieć. Pierwsza sprawa, e, ogromna popularność Squid Game. Skąd się wzięła taka straszna popularność tego serialu? Obejrzałam go pod wpływem właśnie tych próśb, żeby się o nim wypowiedzieć. Przy czym przewijałam sceny przemocy większość z nich. W związku z tym, obejrzenie tego serialu nie zajęło mi dosyć dużo czasu, co już mówi trochę na temat zawartości. Ale po obejrzeniu tych części fabularnych stwierdziłam, że on jest ciekawie zrobiony, intryga, nawet są pewne. Dodatkowe elementy dla ludzi, którzy lubią przy okazji serialu jeszcze pomyśleć, bo tam jest jedno ukryte dno w postaci ludzi, którzy się na to godzą: zadłużenia, wolności wyboru itd. itd. Natomiast, no, oczywiście to nie jest serial dla dzieci. Co więcej, też nie do końca dla dorosłych w tym sensie, że jednak te sceny przemocy dla mnie były zbyt mocne. Ja nie lubię takich rzeczy oglądać. Na pewno serial ma doskonały marketing, ponieważ. Z jednej strony na pewno dobrze znają swoich odbiorców. Wygląda na to, że podstawowym odbiorcą są ludzie, którzy już na tyle się znieczulili na przemoc w różnych filmach, że poszukują rzeczywiście takich filmów, w których będzie widać mózg wyciekający z głowy trupa, czy wiwisekcję, pobieranie na żywo organów od jeszcze żyjących osób. Natomiast ten element takiej ogromnej przemocy, która dominuje w serialu, na pewno też jest elementem kampanii reklamowej w tym sensie, że budzi kontrowersje ogromne kontrowersje. Gdyby go porównywać z innymi filmami czy serialami dostępnymi na rynku, to są seriale i filmy o wiele bardziej drastyczne. Natomiast ten squid game akurat no, w, w, trafił gdzieś, akurat i w moment, i w niszę, i w parę potrzeb, o których chcę powiedzieć, i przez to stał się tak bardzo popularny. Jeżeli chodzi o oglądanie tego przez dzieci, oczywiście, że dzieci nie powinny tego oglądać. I jeden z problemów, który się pojawia, rozmawiałam z nauczycielką zaprzyjaźnioną, która była po prostu totalnie załamana. To znaczy w jej szkole dzieci zaczęły grać w raz, dwa, trzy, jaga, baba Jaga płatrzy właśnie bijąc, później kopiąc osoby, które przegrały. W związku z tym zaczęto organizować też pogadanki, spotkania z rodzicami a propos tego, że to nie jest serial dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. No i okazało się, że część rodziców po prostu oglądała to ze swoimi dziećmi. Czasami z nauczania początkowego 7-8 latkami. Zapytani, dlaczego? Z jednej strony mówili: A, nie przesadzajmy, to wcale nie jest aż tak dramatyczne. Hmm? Z drugiej strony mówili: I tak wszyscy to oglądają, to ja wolę to oglądać z moim dzieckiem, żeby mu wytłumaczyć, na przykład, że to, co widzi na ekranie, ta przemoc to nie jest realistyczna, to jest tylko gra aktorska i efekty specjalne. I tutaj mam pierwsze załamanie, to znaczy. Rodzice, którzy oglądają serial z totalną, krwawą przemocą razem z dziećmi i nie widzą w tym problemu. To może świadczyć o takim już dużym znieczuleniu, desensytyzacji na przemoc, na zło. To znaczy, że już nie zauważają, jak bardzo to będzie szkodliwe, bo. Tutaj nie ma co w ogóle udawać, że będzie inaczej. To znaczy, jeżeli ktoś ogląda dużo przemocy, znieczula się na nią. To jest mechanizm znany od dziesięcioleci. To nie chodzi o to, że jak ktoś będzie oglądał serial pełen przemocy, to rzuci się z nożem na ludzi i będzie ich ciąć na ulicy. Ale z drugiej strony, jeżeli zobaczy kogoś, kto na ulicy tnie innych nożem, nie zareaguje na to w taki sposób, w jaki powinien. Bo to jest, to jest podstawa kiedy widzimy przemoc nasz mózg reaguje w ten sposób że aktywuje całe ciało człowieka do ataku lub ucieczki przed tym zagrożeniem jeżeli się znieczulamy desensytyzujemy się na przemoc stajemy się wobec niej obojętni nie tylko na ekranie ale w realnym życiu i będziemy przechodzić obojętnie wobec przemocy chociażby z tego podstawowego powodu że nasze ciało nie zaktywowało się do ataku lub ucieczki wskutek oglądanej przemocy, bo ona już spo spowszedniała. Myśmy tego widzieli dziesiątki godzin na ekranie. Czyli najlepszy sposób na najlepszy na wychowanie dziecka, które jako nastolatek, jako osoba dorosła będzie absolutnie obojętne na przemoc w świecie rzeczywistym, to jest puszczać mu czy pozwalać mu oglądać tego typu filmy i seriale. Teraz następna sprawa. Rodzice, którzy po prostu stracili kontrolę nad tym, co dziecko robi w internecie. Bo naprawdę nie trzeba mieć Netflixa, żeby obejrzeć Squid Game. Jest to w, w setkach tysięcy kopii pirackich rozrzucane po całym internecie. Nie ma naprawdę problemu, żeby to obejrzeć w dowolnym miejscu. I tutaj mamy kolejną grupę rodziców, którzy udają, że problemu nie ma, w tym sensie, że moje dziecko na pewno takich rzeczy nie ogląda, ale nie mam tak naprawdę żadnej kontroli nad tym, co moje dziecko robi w internecie. Mogło to oglądać, mogło oglądać na smartfonie, mogło oglądać na swoim laptopie czy komputerze, i rodzic o tym nie wie. Następny problem. To jest, dlaczego to się stało aż tak bardzo popularne wśród dzieci, że zaczęły te gry odgrywać w zbliżonej fabule, oczywiście bez mordowania się nawzajem, ale jednak z przemocą. I tutaj, no cóż, to są gry dziecięce. To są gry, w które dzieci grały gra, gra w kulki, tak? gra w czy Baba Jaga Patrzy, czyli gry, w które nasze dzieci i tak grały. Tylko tyle, że został do tego dołączony ten element przemocy. I w, w, w tym momencie jest też takie pytanie, hmm, dlaczego? Dlaczego dzieci aż tak bardzo weszły właśnie w gry zawierające przemoc? I po części wyjaśnienie mamy. To znaczy, od półtora roku żyjemy w stanie totalnego, chronicznego stresu i nasze dzieci też półtora roku nauki zdalnej, półtora roku, kiedy spędzali, według naszych badań Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, spędzali przed ekranem 9 godzin średnio dziennie, a według badań Polskiej Akademii Nauk NASK okazało się, że w ciągu tygodnia, kiedy były lekcje zdalne, oni spędzali średnio po 12 godzin przed ekranem. Czy to nie ma wpływu na rozwijający się system nerwowy? No oczywiście, że ma i to destrukcyjny. Druga rzecz. Sytuacja totalnej niepewności jutra. Teoretycznie wróciliśmy do nauki stacjonarnej, ale co chwila się dowiadujemy, że tam kolejna klasa czy kolejna szkoła przeszła znowu na nauczanie hybrydowe, nauczanie zdalne. Dzieci, które i to jest ciekawe, dosyć szybko wróciły do w miarę normalnego funkcjonowania po powrocie nauki stacjonarnej. Dosyć szybko się zaadoptowały, ale w sytuacji, kiedy tak naprawdę nie wiadomo, czy jutro nie będzie znowu wysłania całej klasy na kwarantannę i na nauczanie zdalne czy hybrydowe, to ten stres się jeszcze bardziej potęguje. Trzeci element, który bardzo źle wpływa na nasze dzieci. Nie wiem tak do końca, czy ktoś to przemyślał pod tym względem ale obowiązek noszenia masek przez dzieci w szkole. Jeden ze skutków psychologicznych, jakie jest takiego podejścia, to łatwiejsza dehumanizacja drugiej osoby. Dla jakiej przyczyny niewolnicy mieli zawsze zakrywane twarze, nosili maski? Właśnie po to, żeby łatwiej ich było zdehumanizować, jak nie widzimy nie widzimy wyrazu twarzy danej osoby, łatwiej udawać, że ona nie jest tak do końca człowiekiem, łatwiej udawać, że krzywda, którą jej wyrządzamy, nie jest tak naprawdę prawdziwa. I to dotyczyło nie tylko kwestii przemocy nad niewolnikami, ale też relacji między niewolnikami, którym łatwiej byłoby było między sobą też, na przykład rywalizować czy dehumanizować się nawzajem. Skutkiem takiego nieustannego noszenia przez dzieci masek psychologicznym jest to, że jak już dochodzi do sytuacji konfliktowej, jak już dochodzi do pierwszych sygnałów przemocy, łatwiej jest sobie tą drugą osobę zdehumanizować i łatwiej bez większych wyrzutów sumienia stosować wobec niej przemoc, bo pewne oznaki jasne człowieczeństwa. I cierpienia są wyeliminowane sprzed naszych oczu. Za maską nie widać twarzy. Co to oznacza? Nie byłoby squid game, byłoby coś innego. Znaczy, jestem przekonana, że przy życiu w chronicznym stanie stresu, chronicznej niepewności, i tak doszłoby do eskalacji przemocy wśród dzieci i młodzieży. I teraz, oczywiście, pytanie, co z tym wszystkim zrobić? To jest tak naprawdę wielki znak zapytania. Ja nie, nie lubię zostawiać nas, nie z, lubię zostawiać ludzi bez żadnej podpowiedzi, co można z tym zrobić, ale mówiąc szczerze, ja w tej chwili też się czuję bezradna. Jak zareagować na tą całą sytuację, jak mamy, właśnie, z jednej strony, mamy. Cały czas stan chronicznego stresu, w którym żyjemy. My wszyscy z drugiej strony mamy część rodziców, która uważa, że nic takiego się nie stało, że dzieci oglądają filmy krwawe z totalną przemocą, gdzie widać właśnie na przykład vivisekcję i pozyskiwanie organów od osób, które są jeszcze żywe. Czy ludzi, którzy. Na tyle stracili kontrolę nad tym, co się dzieje w życiu ich dzieci, w sensie ich świata wirtualnego, że wolą udawać, że nie ma problemu. To nie jest do załatwienia prostą poradą i z tą niepewnością niestety zostawiam Was wszystkich, ale dziękuję za wysłuchanie tego, co miałam do powiedzenia.